Hello, witam Was obu, czyli Bartosz Obuchowicz w kolejnym breaku, a w dzisiejszym wydaniu zawody monocyklowe, czyli jazda na jednym kółku. Zobaczycie, co chłopaki wyrabiają na dosyć dziwnych urządzeniach. Chyba każdy z nas umie jeździć na rowerze, albo prawie każdy, ale każdy, kto jeździ na dwóch kółkach, kocha te swoje dwa kółka. Natomiast ja teraz zapraszam Was na spotkanie z kolesiami, którzy kochają jazdę na jednym kółku i mało tego, okazuje się, że jazda na jednym kółku jest starsza od tej drugiej. Słuchajcie, rozmawiam z panią Grażyną, która jest organizatorem zawodów monocyklowych, czyli dziedziny sportu, która w Polsce jest chyba dosyć nowa. Znaczy ja pierwszy raz się z tym spotykam i od razu jestem ciekawy, czy to tutaj w okolicach Krakowa jest tak popularne, bo w Warszawie jeszcze nie się nie spotkałem z monocyklami. Jest bardzo dużo rodzajów sportu związanych z monocyklami. Trial jest to tylko jedna z form, którą myśmy wybrali, dlatego że zrobiła się bardzo popularna w Polsce. Natomiast oczywiście są robione i wyścigi, i normalne długie dystanse na monocyklach. Natomiast tutaj zasady są bardzo proste. Jest określona ilość przeszkód, w tym wypadku były to 33 przeszkody. Do tego jest określony czas, w tym momencie były to 2 godziny. Każdy z zawodników podchodzi do każdej przeszkody dowolną ilość razy, do czasu, aż ją zaliczy albo się podda. W momencie, kiedy ją zaliczy, dostaje 1 punkt, bez względu na to, jak trudna to była przeszkoda. Monocykle, ich historia jest ich tak długa jak rowerów. Można by powiedzieć, że nawet były przed rowerami. A zaczęło się od bicyklów, czyli takie jedno wielkie koło z drugim malutkim. Tak. I ktoś pomyślał, a po co jest to drugie malutkie? I odcięto. Tylko wtedy nie wymyślono, że przyda się siodełko. Wtedy monocykle miały tylko kierownicę. Trzeba było jeździć na stojąco. No, później domyślono. Znaczy, że można drugie koło takie samo, siodełko, kierownicę, wszystko połączyć i rower powstał. No dobrze, a powiedz mi w takim razie taki monocykl, że tak powiem, z teraźniejszych czasów, sprzęt na jakimś tam, że tak powiem, poziomie, żeby można robić triki, bo to rozumiem jest monocykl trialowy. Nie. A właśnie. To nie jest monocykl trialowy, to jest monocykl górski. Aha, czyli taki do downhillu, tak? Do downhillu. Czyli ten do zjazdy z góry jak najszybciej. Tak. Ten monocykl ma hamulec, jest to hamulec hydrauliczny, który ma zapewniać dobre trzymanie powierzchni i ograniczenie prędkości. Na monocyklach nie jedziemy szybko. Nie jeździmy. Z góry nie zjeżdża się szybko. Zjeżdżamy 8 km na godzinę, 11, tak się rozpędzimy. Czyli chodzi nie o prędkość, a bardziej o to, żeby się nie wywrócić i pokonać przeszkody w jakimś tam stylu, tak? O to, żeby się nie wywrócić. Przede wszystkim jednak. Przede wszystkim. Jazda na monocyklu to nie jest podziwianie nieba i okolicznej przyrody, to jest podziwianie faktury przestrzeni przed tobą. No tak, bo żeby trzymać równowagę, trzeba patrzeć punkt przed sobą. Skupiamy się po prostu nad tym wszystkim, co jest przed metr, dwa metry przede mną. Zjeżdżając muszę podjąć decyzję, w którą stronę przeskoczyć, zjechać w prawo i w lewo, jasne, nacisnąć hamulec, jednak nie. No dobra, a powiedz mi, ile czasu potrzeba, żeby w ogóle zacząć, żeby złapać równowagę, bo rozumiem, że podstawa to złapanie równowagi. A podstawa to wsiąść i pojechać. Mhm. I ile to czasu? Zajmuje? Od 15 minut do 10 godzin, tak już dłużej. Aha, czyli całkiem szybko. To jest szybka rzecz, trzeba tylko jedno zapamiętać, to nie jest rower. No dobrze. Słuchaj, no to jak w ogóle zacząć, pokaż mi, bo ja bym chciał spróbować też. To może jakoś byś mi pokazał, od czego tu zaczynać i w ogóle jak się za to zabierać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Najpierw powiem, jak zrobić sobie krzywdę. Aha. Na rower wsiadamy jak zwykle nogą, która jest... Na którą jesteśmy na stronę, czyli jestem prawonożny, czyli prawą. Tak, ale masz pedał z przodu. Z przodu, tam gdzie jechać. W tym wypadku ucieknie nam i lecimy na plecy. Mhm. Żeby wsiąść na mocy, trzeba wsiąść odwrotnie, czyli tak, żeby jechał teoretycznie do tyłu. Aha. I teraz cała zabawa polega na tym, że tą nogą, jak w rowerze, naciskam, tu nie naciskam. Aha. A czym naciskam? Biodrami. Biodrami. Tak. No to pokaż mi to. Tu jest to. Muszę spróbować za chwilę. O kurde, blaszka.
wyjechałaś już do nakrętu. No to mówiłem, że jeszcze chwilę. 15 minut i będziesz jeździł. Słuchaj Pawełku, co ty robisz tutaj? Bo coś widzę, przekręcasz pedały, czy tak? Tak, przekręcam pedały, bo właśnie się skończyły zawody w trialu. Aha. A nie startowałem na tym monocyklu, bo startuję na Krisie Holmie, a przekręciłem pedały, które po prostu mają tutaj te piny, widzisz. A, te piny, które trzymają stopę, żeby nie zeskoczyła. Tak, rozumiem, przy skokach, to jest jak jednak noga potrafi się ześliznąć, a z kolei te drugie pedały mam lepsze do streetu. Do streetu, czyli co? To jest street? Nie, to był trial. To był trial, tak. A street to co, po prostu jeżdżenie po ulicy, tak street jak na deskorolce? No, bardzo podobne do deskorolki. Właśnie taka dynamiczna miejska jazda, jest mnóstwo po prostu triczków, tam jakieś obroty monocyklem. No właśnie widzisz, powiedz mi, bo... Bo trial widzę, że polega głównie na tym, że no jak to trial, skaczemy na jednym kole lub na dwóch, jak to inne rowery, ale tutaj akurat zawsze na jednym. No i głównie chodzi o skakanie przez przeszkody, chyba bez specjalnego robienia trików, rozumiem. Tak, bo tutaj trików nie ma, akurat nie liczą się, bo to co mnie kręci najbardziej. Jakie triki można zrobić na monocyklu? Czy no nie wiem, czy zeskakujecie na przykład 360, 540 i takie rzeczy robicie? To znaczy można robić tak, że na przykład jedziesz na wprost schodów i zeskakujesz, że cały się obracasz o 360 stopni. Aha. Ale też takie moje ulubione akurat triki, że skaczesz sobie na pedałach, wyskakujesz do góry, obracasz monocykl, na przykład właśnie 360 stopni. Czyli robisz coś takiego jak w BMX-ie obracając kierownicę lub na deskorolce robiąc veriala. Tak, przykład, no. Dobrze, a powiedz mi, czy takie karkołomne triki, bo słuchajcie, 360, 540 to mam nadzieję, że rozumiecie wszyscy, to są obroty całym ciałem. Veriale i to, co kolega pokazał, no to tutaj, prawda, samą maszyną, natomiast my się nie obracamy. Unit spiny, tak? No, unit spiny, proszę bardzo. A ja mam pytanie, czy takie triki jak no jakieś flipy na przykład, albo na przykład czy się jeździ na rampach na monocyklu, czy to jest w ogóle możliwe? Rampa jest mało praktyczna akurat dla monocykli, bo tutaj się rozpędzisz tylko tyle, co sam zapedałujesz, nie? To jest ostre koło i po prostu jak z rampy zjeżdżasz, to... No tak, możesz nie nadążyć i... Siłą rozpędu nie wylecisz sobie w górę, ale na przykład takie... Na railach to już jak najbardziej i już można sobie grindować fajnie. Aha, czyli jazda na pedale, tak? Tak, no że albo na korbę, albo na pedał i to już to takie właśnie typowe. Chcecie, grindowanie, czyli jest jakaś poręcz albo murek, na którą wskakujemy albo pedałem, albo korbą, czyli tą częścią metalową i ślizgamy się, no to tak jak na deskorolce, na trakach, na snowboardzie, na ślizgu, w poprzek poręczy. Flipy ktoś w ogóle już zrobił? Jakiegoś flipa? Flip, czyli salto, słuchajcie. Znaczy, właśnie teraz była taka wielka impreza w Danii, Unicorn 13, i pierwszy raz właśnie koleś zrobił salto do przodu. Znaczy, skakał sobie gdzieś na wysokości 10 palet i zeskoczył właśnie... No właśnie, ale ciekawiło mnie, czy... Bo mówisz, że nie można jakby rozwijać prędkości, tylko jest jedna prędkość. To znaczy jest jeszcze metoda naszą jedna. Aha. Też druga moja ulubiona rzecz, czyli tak zwany gliding. Aha. To jest taka opcja, że jedziesz, że w ogóle nie używasz pedałów, tylko rozpędzasz się, masz na przykład górkę przed sobą. A, i z górki zjeżdżasz bez nóg. I rozpędzasz się na ten. Także jedną nogą, jedną nogę masz na widelcu i drugą stawiasz na oponę, to ci później pokażę. To jest super sprawa.